Witam ponownie ze stadionu w Górze. Ze mną jest trener LZS-u Korony Czerlina, pan Jacek Ulman. Witam serdecznie, panie trenerze. Gratuluję, piękny mecz, wysoka wygrana z tak dobrym rywalem jak Sparta Przedmoście. Pokazaliście w drugiej połowie charakter, przystanie 3-2, czerwona kartka. Potrafiliście jeszcze utrzymać wynik, ale oprócz tego jeszcze 3 bramki dołożyliście. Jaka jest ocena pana trenera? Słucham. Myślę, że wszystko się powiodło. Byłeś w szatni, to słyszałeś, co przed meczem mówię. Była nawet w kuluarach inna taktyka, ale postawiłem na to i tych zawodników wypuścić w odpowiednim momencie. Nawet inaczej trochę myśleliśmy, ale jak Rafał dostał żółtą kartkę za rękę, bałem się, że zaraz dostanie drugą, więc zrobiłem taki manewr, że zmieniłem obrońcę za napastnika i myślę, że to się powiodło. No, graliśmy swoje, znaliśmy mocne strony z Sparty, mówiliśmy sobie, że kryjemy indywidualnie, strefa nam się nie udała, strzelili nam bramkę, ale w tym meczu pokazaliśmy po kolei charakter i w dziesiątkę, no, wypunktowaliśmy Spartę Przedmoście, no i tylko pokazuje to, że ten mecz, który w Przedmościu przegraliśmy, to był przypadek, bo tak naprawdę powinniśmy mieć komplet zwycięstw. Cieszę się z tego zwycięstwa, ale jeszcze nie ma co otwierać szampanów, chłodne głowy, trenować. Kilka kontuzji po dzisiejszym meczu, zobaczymy, jak chłopaki z tego wyjdą i następne będą ciężkie spotkania i będziemy walczyć i nie poddamy się. Mamy swój cel i będziemy do niego dążyć. Panie trenerze, po raz kolejny udowadniacie, że dysponuje pan szeroką ławką, tak? Wprowadził pan Paluszkiewicza, który robi asystę do pustej bramki. Wprowadził pan Łukasza Janaszkiewicza, który strzela 2 gole. Wprowadził pan Rybickiego, na którym jest rzut karny. No, każdy chyba w tej lidze może pozazdrościć panu takiej ławki rezerwowej. Cieszę się bardzo, że dochowaliśmy się, doczekaliśmy takiego momentu, bo przez parę lat grałem 13 ludzi, często 11, 12 jeździliśmy na mecze. Niektórzy narzekają, jak mają 12, 13 ludzi, a my mało taką kadrą nie zrobiliśmy awansu. No, wrócił Łukasz Janaszkiewicz, klasa sama w sobie. Myślę, że prawie w każdej drużynie ligowej wychodziłby w pierwszym składzie. No, jest legendą tego klubu, nie obraża się, wchodzi, daje mu z ławki 45 minut, bo ma dziewiątkę Krzysia Makowskiego, który jest bramkoszczelnym gościem, ale myślę, że w tym wieku Łukasz podchodzi, gorzej by było, jak on by grał w pierwszym składzie, wchodzi na podmęczonych i udowadnia, że robi z tymi obrońcami w tej lidze co chce i tak moim zdaniem jest lepsze rozwiązanie. Oby tylko Łukasz się z tym zgadzał, jeździł i grał, a będą takie mecze, że jak nie będzie kadry, no to będzie grał po 90 minut. Panie trenerze, to zwycięstwo, według mnie to już jest taki, jedziemy autostradą, włączamy kierunek, kierunkowskaz, skręt w lewo z napisem okrężówka. Wiadomo, że Przedmoście przestaje się liczyć. Zostają jeszcze, na pewno groźne mogą być Odra, Chobienia. Nie wiem co z Białęką. Pana ocena? Białęka nie ma żadnych szans, Przedmoście nie ma żadnych szans w tej chwili, bo te zespoły mają za nami 11 punktów. Jedyną drużyną, która ma szansę, no to jest drużyna Odry Chobienia, która ma 8 punktów straty, no ale na dzisiaj ma 11, tak? Musi mecz wygrać. Jeżeli gdzieś po drodze przegra, no to już wszystkich odskoczymy po kilkanaście punktów. Pokazujemy klasę. Myślę, że tym meczem pokazaliśmy, że zasługujemy nie tylko wynikiem, ale i grą, bo mieliśmy swój pomysł i ten pomysł zrealizowaliśmy. Dawaliśmy te piłki bokiem. Zawodnicy chyba słyszeli, jak tam po 25 minutach i po tej pierwszej bramce odpaliłem się i krzyczałem cały czas skrzydłami, jeden na jeden, skrzydłami, jeden na jeden. I myślę, że to w drugiej połowie rozerwaliśmy Spartę od lewej do prawej, raz jednym skrzydłem, raz drugim.
bramki padły, a środkowy napastnik musi tylko tą nogę dokładać. Łukasz to zrobił i cieszę się z tego wyniku. I na koniec chciałbym chłopakom powiedzieć wielkie, wielkie dziękuję. Na teraz nie podniecamy się, chłodne głowy, walczymy. Jak będzie ten cel zrobiony, wtedy wyciągnę i odpalę szampana. Wielkie dzięki. Moim Państwa gościem był trener LZS-u Korony Czarlina, pan Jacek Ulman. Halo Studio, halo Warszawa. Dziękuję bardzo.